tylko mojego wyrządu. W swoim burmistrzu masz o swoim, a miałem że, a swój jest jedyny, nie tam w Łuczynkach. No tu, gdzie szpital rachujemy. Ale ty wiesz, że ja o nas obu mówię dobrze. Będzie to bieli. Czy masz okazję do tylu kamer? Ja sobie potem wiesz, powycinam i będę odtwarzał. Już jest. Znaczy, no już powinno być. Po co mi to powiedziałaś? Jest? Już byłam w stanie przed bramą. Okej. Przepraszam. Dzień dobry, witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa w naszej jakże malowniczej, pięknej gminie Lesko w Bieszczadach. Mamy dzisiaj wyjątkową okazję spotkać się z panem premierem, przewodniczącym Rady Europejskiej i porozmawiać o problemach, które dotyczą tego regionu. Pozwolicie państwo, że ja na początek pozwolę sobie podziękować serdecznie panu premierowi za to, że w szczycie tej kampanii, która trwa, znalazł pan premier odrobinę czasu, żeby spotkać się z nami i wysłuchać naszych problemów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie było to łatwe, tym bardziej, że pewnie nie jest to bastion, który jakoś strasznie pała miłością do pana ugrupowania i tym bardziej się cieszę, że rozmawia pan ze wszystkimi, ze mną jako z włodarzem bezpartyjnym i z tymi mieszkańcami, którzy walczą o szpital, który nie ma barw politycznych. Serdecznie panu pragnę za to podziękować. Drodzy państwo, spotykamy się, aby porozmawiać dzisiaj w dwóch kwestiach problematycznych. To spotkanie miało takie założenie i mam nadzieję, że tak będzie też przebiegać. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem Szpitala Leskiego, który nie funkcjonuje od pewnego czasu tak, jakby mieszkańcy tego regionu, regionu bieszczadzkiego, sobie by tego życzyli. Mamy obawy, że to, co próbuje się zrobić niebawem, spowoduje, że stracimy możliwość opieki, też możliwość dostępu do zdrowia, do ochrony zdrowia, ponieważ my tutaj, żyjąc w Bieszczadach, te szpitale mamy od siebie w dużej odległości. Próbuje się zlikwidować również oddział, który jest ważny dla kobiet, położniczo-ginekologiczny. To kolejna likwidacja w tym regionie tego oddziału i chcielibyśmy tutaj porozmawiać, czy jest szansa na to, czy z pana doświadczenia możemy zrobić coś jeszcze, by nas wysłuchano, bo w chwili obecnej nie ukrywam, że nie chce się nas słuchać. Tym bardziej dziękuję, że pan znalazł ten czas, żeby na ten problem odpowiedzieć. Druga kwestia to kwestia budowy obwodnicy Leska. Tutaj problem następuje
taki, że część mieszkańców zostanie pozbawiona swoich gospodarstw. To są ludzie starsi, którzy nie chcą się przesiedlać, którzy mają z tym problem, a w tej chwili próbuje się niejako tych naszych mieszkańców uszczęśliwić na siłę. O tych problemach szczegółowo będą rozmawiać z panem premierem i związki pielęgniarek i położnych oraz komitet protestacyjny, który tutaj protestuje w sprawie tej obwodnicy. Pozwoli pan premier, że aby wprowadzić głębiej w ten temat, oddam teraz głos, myślę, że nieocenionej pani doktor, która tutaj od długiego czasu pomaga nam, walczy, abyśmy mieli dostęp do tej podstawowej opieki zdrowotnej i oddaję głos, aby nie przedłużać, bo wiem, że pan premier nie ma zbyt dużo czasu. Pani doktor Iwonie Holzman, dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry i witam serdecznie pana premiera. Bardzo się cieszę z dwóch powodów, panie premierze. Ponieważ dwa dni temu wieczorem od pani poseł Joanny Frydrych dostałam telefon z przesłaniem. Iwonka, cieszysz się? Nie wiem dlaczego. Pan premier Donald Tusk przyjeżdża do was. To specjalnie dla ciebie. Tym bardziej się cieszymy. I z drugiego powodu, panie premierze. No wszyscy mówią, że jesteśmy rudzi, ale tak trochę chyba z biegiem czasu nie bardzo ta rudość nam wychodzi. Drodzy państwo, borykamy się tutaj już, no nie, to nie jest pierwszy rok z zamykaniem oddziałów ginekologiczno-położniczych, oddziałów chirurgicznych i SOR-ów. Teren Bieszczadów to rozległy teren. Stolica ponoć jest w Ustrzykach, czyli w miejscu, gdzie ja mieszkam, a pracuję w Lesku i sięga aż po Sanok. Zaludniona przez ponad 100 tysięcy ludzi. Są trzy szpitale. Szpital w Ustrzykach, szpital w Lesku i szpital w Sanoku. Parę lat temu okazało się, że oddział ginekologiczno-położniczy jest nierentowny, i trzeba go zlikwidować. Całemu społeczeństwu mówiono, ale są jeszcze dwa oddziały, oddział w Lesku prężnie działający i oddział w Ustrzykach. Ale niebawem w Ustrzykach zamknięto kolejny oddział, gdzie walczyłam, żeby tego nie robiono, tłumaczono znowu, że w Lesku jest prężnie działający oddział ginekologiczno-położniczy i on na ten teren wystarczy. Drodzy państwo, wszystko to się odbywa w myśl centralizacji lecznictwa zamkniętego i my to rozumiemy, że nie musi być w każdym powiecie szpital, ale tak rozległy teren jak Bieszczady i tak trudny do przejazdów, do dostępności dla pacjenta, musi istnieć jeden pełnoprofilowy szpital, panie premierze, z wszystkimi podstawowymi oddziałami. Ja przedstawię tak może króciutko, jak to wygląda z takiego wojewódzkiego systemu planowania ratownictwa medycznego, gdzie są wyszczególnione maksymalne i minimalne czasy dojazdu do pacjenta. Więc na terenie Bieszczadów ten system planowania mówi, że maksymalny czas dojazdu to 53 minuty do pacjenta. I teraz się zastanówmy, to jest 53 minuty dojazdu karetki reanimacyjnej, karetki systemu, to jest godzina do stanu nagłego zagrożenia życia najczęściej. Ale ten system też mówi i wskazuje, że w roku 2022 przekroczyliśmy ten maksymalny czas dojazdu 500 razy. Czyli co z tego wynika, że 500 wyjazdów do pacjenta, do człowieka, który potrzebuje pomocy, przekracza maksymalny czas, który i tak już jest długi, drodzy państwo. Co się z tym wiąże? 53 minuty dojazd do pacjenta, 53 minuty powrót do najbliższego szpitala. I nie bez kozery akcentuję tu najbliższy szpital. Najbliższy szpital to niestety Lesko. Dlatego ten pacjent powinien mieć dostęp do SOR-u, który chce się u nas zamknąć, do oddziału chirurgicznego i traumatologii, który chce się przekształcić
w tak zwany oddział chirurgii planowej. Czyli nic się nie odbędzie, żaden urgens, o ile pan premier wie, co to znaczy, nie odbędzie się tu i teraz, bo jest to chirurgia planowa, czyli nikt nie pracuje po godzinie 15, nie ma bloku operacyjnego czynnego, bo trzeba zaoszczędzić na dyżurach pielęgniarek i nie ma oczywiście lekarza dyżurnego z danej dziedziny. Taki oddział już stworzono w Ustrzykach, czyli tam nie zawieziemy pacjenta. W Sanoku jest SOR, jest chirurgia, ale to jest kolejne 20 kilometrów dalej, czyli czas. W związku z tym kolejny problem to my kobiety, bo ja tu reprezentuję mój oddział, oddział ginekologiczno-położniczy. Z tego terenu karetki i koordynatorzy wcale nie zastanawiają się nad tym, czy jest to pacjentka z ciążą powikłaną, która kwalifikuje się do drugiego stopnia referencji bądź trzeciego, znajdującej się na terenie Krosno, Brzozów i trzeci stopień Rzeszów, tylko w stanie zagrożenia życia matki i dziecka karetka systemu pędzi gdzie? Do najbliższego szpitala, czyli do Leska, czyli do mojego oddziału, gdzie my musimy zabezpieczyć całą dwójkę. I najzwyczajniej w świecie przygotowujemy taką pacjentkę, leczymy i ewentualnie przekazujemy ją dalej, jeżeli jest taka konieczność. Co się z tym wiąże, panie premierze? Mam poczucie, że my, bieszczadcy ludzie, którzy żyją z wilkami, z niedźwiedziami, ale nie są wilkami i niedźwiedziami, tylko ludźmi mądrymi, którzy mają prawo konstytucyjne zapewnione przez nasz kochany kraj do lecznictwa, do kultury, do szkół, a próbuje się nas pozbawić wszystkiego. Wszystkiego. Nie ma większej wartości jak życie człowieka. Nie ma. A życie kobiety, która ma na świat wydać nowego obywatela, nowe młode pokolenie, to jest chyba wartością najwyższą. I my to wszystko rozumiemy, my lekarze, my personel, trudniej może zrozumieć jest to społeczeństwu, że centralizacja musi być. Tylko panie premierze, proszę nam odpowiedzieć, czy po 15 października będziemy mieć mądrą, pełną taką wyliczeń, pełną strategii, pełną zabezpieczenia podstawowych oddziałów, takich miejsc jak my. Trudno dostępnych, ale pięknych, położonych w połoninach, gdzie domy są usadowione daleko w lasach, gdzie dojazd jest trudny. Czy będziemy mieć szansę na zabezpieczenie medyczne, żeby tu mogli przyjeżdżać młodzi ludzie? Samą mnie przywieźli moi rodzice, bo nie pochodzę stąd, mieszkam tu 50 lat, ale 3-letnią dziewczynkę w ramach zasiedlania Bieszczad. Czas, 73 rok, nie wstydzę się PESEL-u. I w ramach zagospodarowania tych pięknych Bieszczad przywieźli mnie 3-letnią dziewczynę. I ja już nie myślę o wysiedlaniu, ale mam poczucie, że gdzie się nie zwracamy do organów założycielskich, do województwa, gdzie są to organy mające i dzierżące w ręku narzędzia do pomocy swojemu społeczeństwu, są głusi na nasze prośby i mam poczucie, że chcą nas zwinąć najzwyczajniej w świecie, że nikomu nie zależy na tym, żeby te Bieszczady żyły. Takie mam poczucie, ale my, społeczność bieszczadzka, nie zamierzamy się stąd wyprowadzać. My nadal chcemy tu żyć, ale żyć godnie. Dziękuję. Dzień dobry, słychać mnie dobrze, tak. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Dąbrowska Magdalena. Ja jestem przewodniczącą Organizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych przy szpitalu w Lesku. I my jako organizacja od dłuższego czasu przyglądamy się fatalnej sytuacji szpitala. Postanowiliśmy być nieobojętni na to
i swego czasu w lipcu tego roku podjęliśmy działania, wystosowaliśmy apel w celu ratowania szpitala. I z tego miejsca informuję, że na ten apel odpowiedział właśnie obecny tu, między innymi pan poseł Marek Rząsa, z którym żeśmy się, tak, i pani poseł Frydrych, i też pani europoseł Łukacijewska. Apel ten skierowany był również do naszych obecnych jakby włodarzy rządzących krajem. I niestety no nie był, że tak powiem, nie wynikło z ich strony zainteresowanie. Tutaj dzięki właśnie panu posłowi, pani poseł, udało nam się zacząć, że tak powiem, intensyfikować nasze działania. Powstała konferencja prasowa przy naszym szpitalu i później no widzimy dalej, że nic się nie dzieje. Szpital się zadłuża, finansowanie jest kiepskie. Wspomnę, że nasz szpital jedyny w Polsce w tamtym roku w wyniku zmiany finansowania dostał zerowy wzrost kontraktu. Po prostu w lipcu 2022 roku nasz szpital nie dostał nic. I dyrektor szpitala musiał podjąć decyzję. Albo kredytuje ten szpital i zapewnia dalsze funkcjonowanie, czyli zapewnia opiekę medyczną dla naszych pacjentów, albo po prostu zamykamy. No i w wyniku tego przez rok doszło do wzrostu zadłużenia szpitala o kolejne 20 milionów. W tym momencie, że tak powiem, jesteśmy już pod kreską i my jako organizacja zrzeszająca największą, to jest największa nasza grupa zawodowa, czyli pielęgniarki i położne, postanowiliśmy, że zorganizujemy takie jakby spotkanie. Zaprosiliśmy na to spotkanie specjalnie posłów Prawa i Sprawiedliwości, tutaj naszego okręgu, panią wojewodę, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Podkarpackiego. No kogo mogliśmy? Zaprosiliśmy społeczność leską. Niestety nikt się nie pojawił. Dlatego ja z tego miejsca zadaję pytanie. Czy, panie premierze, państwo jako partia, jaki macie pomysł, plan, strategię na tego typu szpitale jak nasz? Ponieważ my, tak jak wspominałam, zadajemy to pytanie niejednokrotnie, nie dostajemy na to odpowiedzi. Pan starosta Leski rozkłada ręce, dyrektor tak samo. To do kogo mamy zwracać się z tym pytaniem? Kto nam na to odpowie? Chciałabym w imieniu całej tutaj społeczności, pracowników szpitala uzyskać odpowiedź na to pytanie, ponieważ tak jak nawet bardzo ładnie już pani doktor wspomniała, to jest bardzo rozległy teren. Z Wetliny do Leska, żeby dojechać w okresie letnim, to jest ponad 50 minut w okresie letnim. Czy pan premier zdaje sobie sprawę, co się tutaj dzieje w zimie? Naprawdę, to jest dramat, żebyśmy my tutaj nie mieli podstawowych oddziałów. Nasz szpital jest pierwszego stopnia referencyjności, więc można powiedzieć, my wręcz powinniśmy mieć odgórnie to zabezpieczone. I dla nas ogólnie jest to nie do pomyślenia, że na takie właśnie szpitale, takie jednostki szczególne, w szczególnych miejscach nie ma dodatkowego finansowania zabezpieczonego. Chciałam jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. My mamy tu jeszcze uzdrowiska w Polańczyku. Jedna mi tu pani policzyła bardzo ładnie. Jest około 4 czy 5 uzdrowiska, mam nadzieję, że się nie mylę. Jak mnie mylę, to proszę mnie poprawić, że co 3 tygodnie przyjeżdża tu średnio około 2000 pacjentów. I tych 2000 pacjentów, jak coś się dzieje w tych uzdrowiskach, u kuracjuszy, jak się coś dzieje, to oni trafiają do nas. Tak samo mamy jeszcze okres, sezon wakacyjny.
Przecież i u nas się to zaczyna od maja, praktycznie no jeszcze w październiku można spotkać turystów w górach. Gdzie oni trafiają? Właśnie tutaj, do naszego leskiego szpitala. Chcę jeszcze dodać, że szpital w Uszczykach jest już mocno ograniczony, bo tam na przykład jest chirurgia planowa i pacjent, który złamie nogę na szlaku górskim, trafia do naszego szpitala. Już kończę. Więc jeszcze raz zadaję to pytanie, jaki jest pomysł z Państwa strony, strategia na tego typu szpitale jak nasz. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja bym prosił o takie krótkie wypowiedzi, żeby się nie okazało, że my tu wszystko powiemy, a pan premier głosu nie dostanie. Panie premierze, pan mógł odpowiedzieć na te dwa pytania. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja z racji tej funkcji, którą pełnię i ja przecież nikomu łaski nie robię. Jak wiem, że coś się dzieje, że ludzie potrzebują spotkania, potrzebują nadziei albo konkretnej informacji, to niezależnie od tego, że w tej chwili nie mam do dyspozycji narzędzi, jakie ma w dyspozycji rząd, czy wojewoda, czy Narodowy Fundusz Zdrowia, no ale zbliża się ten czas, kiedy być może nastąpi zmiana i ludzie chcą wiedzieć, jakie będą konsekwencje tej zmiany politycznej. Chcę powiedzieć też, że i na pewno jestem przekonany, że pan burmistrz się nie obrazi, jeśli zaprotestuje gorąco przeciwko stwierdzeniu, że Podkarpacie, Bieszczady, wasz powiat, wasze miasto, że to nie są jakby nasze bastiony. Dlaczego chcę zaprotestować? Ja w ogóle bardzo bym chciał, żeby rozmawiać o sprawach, czy to jest kwestia szpitala, czy to jest kwestia obwodnicy, czy jakakolwiek inna sprawa, która dotyczy życia każdego człowieka, żeby zacząć myśleć o polityce i o relacjach władza, obywatele, relacjach pomiędzy różnymi środowiskami, nie w kategorii wojny, że to są jakieś bastiony, fronty, że ktoś kogoś musi zaatakować, zniszczyć. Ja przyjeżdżam tutaj nie dlatego, żebym teraz kalkulował, co w tej kampanii wyborczej mi się mniej albo bardziej opłaca, bo przyjąłem taki punkt widzenia, wydaje mi się bardzo ważny dla was, dla mieszkańców Podkarpacia, a szczególnie tej bieszczadzkiej części, że jedyna sensowna polityka to jest taka polityka, która nie myśli w kategoriach wykluczania czy ograniczania praw komukolwiek tylko dlatego, że on jest albo w mniejszości, albo daleko, albo że teren jest rzadziej zaludniony, albo że bardzo daleko od stolicy i nie, albo dlatego, że głosował kiedyś na jakąś inną partię, że to tak w ogóle nie, znaczy no, gdybyśmy tak myśleli, to żadna zmiana nigdy nie byłaby możliwa. Zresztą nie chcę komplementować, ale pańskie losy, panie burmistrzu, pokazują, że nie ma czegoś takiego jak bastiony, które są nie do zdobycia albo linie frontu, które się nie przesuwają, że polityka wtedy, kiedy szczególnie kiedy jest bliżej ludzi albo kiedy dotyczy bardzo konkretnych problemów, uczy nas wszystkich, żeby właśnie i słuchać, szerzej otworzyć oczy i zrozumieć nie jakieś partyjne barwy, tylko zrozumieć, co można zrobić korzystnego dla ludzi, co jest możliwe, a co nie. Ja planu ratunkowego konkretnie dla szpitala w Lesku, czy dla też już bardzo konkretnie oddziału ginekologiczno-położniczego, ja nie napiszę tego planu. Ja mogę powiedzieć coś, co z punktu widzenia waszego szpitala może mieć kluczowe znaczenie i będzie miało kluczowe znaczenie. Kiedy zaprezentowałem w Tarnowie 100 konkretów na 100 dni, to tam znalazł się punkt, który był od początku uważany, kiedy rozmawiałem z ekspertami. Ja się w ogóle z tym pomysłem do mnie grupa profesorów zajmujących się zawodowo zarówno szpitalami, jak i organizacją ochrony zdrowia. Byli wśród nich także menedżerowie ochrony zdrowia. I wspólnie dyskutując, no wypracowaliśmy pewien rzeczywiście może ryzykowny trochę, może zaskakujący pomysł o tym, aby nie stosować limitu, żeby znieść limity, jeśli chodzi o leczenie szpitalne.
Ja oczywiście z racji swojego doświadczenia też rządowego, no pierwsze pytanie, jakie zadałem tym ekspertom, jakiego wzrostu kosztów spodziewają się, szczególnie w tym pierwszym okresie? Bo zaraz powiem, dlaczego ten pierwszy okres tak ważny. Odpowiadając na wasze pytanie, pani doktor i pani szefowej protestu i związku, o te pytania o strategię. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby uzyskać precyzyjną informację, która powinna umożliwić zbudowanie o wiele bardziej rozsądnego, ale też bardziej proludzkiego algorytmu i sposobu dzielenia pieniędzy przez NFZ, bo zniesienie limitu na obowiązującego dzisiaj przy szpitale nie tylko umożliwi, i myślimy o okresie 2 lat, żeby w ciągu tych 2 lat wykorzystać wszystkie możliwe moce, jakie drzemią jeszcze w systemie zdrowia, bo my sobie zdajemy sprawę, że ani lekarzy, ani pielęgniarzy nie przybędzie, tylko dlatego, że ktoś podejmie taką albo inną decyzję polityczną. Natomiast wszyscy wiemy, jak bardzo nierównomiernie lokowane są i środki, i jak nierównomiernie są wykorzystywane realne, obiektywne możliwości w poszczególnych szpitalach. I to różnice są pomiędzy szpitalami w jednym mieście i są też oczywiście gigantyczne różnice między regionami, województwami. Słucham? I oczywiście wycena procedur, ale to jest jakby ten punkt drugi, bo zniesienie limitu umożliwi nie tylko maksymalne wykorzystanie, szczególnie w tym początkowym okresie, tego, co jeszcze jest, jakby tej rezerwy, jaka jeszcze jest w polskim szpitalnictwie. Wiem, że ona jest nieduża, ale sami też wiecie, nie wiem, czy to jest doświadczenie w Lesku, ale wiecie, w ilu szpitalach często jest ta odpowiedź. Nie mamy pewności, że nam zrefundują, nie mamy pewności, czy w ogóle za nadwykonania. Jak zapłacą za nadwykonania, to i tak to nie jest całość, tylko część. Więc nie ulega wątpliwości, i taka jest opinia tych ekspertów, którzy przyszli do mnie z tą ideą, że z całą pewnością w wielu miejscach zniesienie limitu pozwoli na zwiększenie jakby podaży, czyli więcej ludzi będzie mogło się w danym szpitalu leczyć. Ale to zniesienie limitu, i dlatego mówimy o pewnym czasie tylko, urealni bardzo mapę rzeczywistych potrzeb. Jeśli nie będzie limitu finansowego, no to pojawią się bardziej obiektywne limity, to znaczy wynikające z realnych możliwości danego szpitala i z realnego popytu w danym regionie. Według tych ekspertów taki czas, załóżmy 2 lat, to w ciągu jednego roku nie powinno przekroczyć dodatkowych 2 miliardów złotych zniesienie limitów. No dlatego, że te rezerwy nie są aż tak wielkie. I biorąc pod uwagę, na co dzisiaj wydaje się pieniądze i w jakiej skali, to naprawdę nie jest szokująca kwota. I my po pewnym czasie nie tylko, że będziemy mieli poczucie, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwości polskich szpitali, czy prawie wszystkie, ale będziemy mieli też o wiele dokładniejszą i bardziej obiektywną mapę tego, gdzie tak naprawdę jakie usługi są potrzebne i możliwe. Ale na to trzeba też nałożyć i to jest problem już teraz specyficzny tego regionu i waszego szpitala. Oczywiście mówimy o wycenie procedur, zmianie. Ja kiedy rozmawiam z ludźmi na przykład, nie was to dotyczy, ale o tym dramatycznym kryzysie w psychiatrii dziecięcej, załóżmy, no to widać wyraźnie, jak niewłaściwa wycena procedur powoduje, że i na przykład kłopot, że jest bardzo mało tego typu placówek, trzeba się przemieścić, nie każdy w wieku lat 3 chce się przemieścić, czy w wieku lat 30 do zupełnie innego regionu. Więc oczywiście zmiana wyceny procedur też będzie miała znaczenie w każdym konkretnym szpitalu na uelastycznienie i urealnienie tego, co w szpitalach robicie i tego, co jest naprawdę potrzebne. Ale najtrudniejszym, ale niezbędnym czynnikiem to powinien być ten czynnik, który nie jest związany bezpośrednio z populacją czy bezpośrednio z pieniędzmi, jakie NFZ chce przeznaczyć, ale z groźbą wykluczenia. Nie może być tak, że na przykład tylko dlatego, że mieszka się w regionie czy w powiecie, gdzie jest
Na przykład z obiektywnych powodów, rzadsza sieć dróg, trudniejszy transport, właśnie mniejsza gęstość zaludnienia, daleko do dużego miasta, które może zaoferować pełnię usług, to te miejsca wymagają szczególnej opieki, a nie szczególnego zapomnienia. I dotyczy to i szkoły, tak jak powiedzieliście, i szkoły, i kultury, no ale zdrowia w pierwszym rzędzie. Nie możemy, znaczy oczywiście trzeba zracjonalizować wydatki i wiadomo, że wiele szpitalów powiatowych wymaga przekształceń i zmian, ale nie może być tak, że finansowanie, zarówno wycena procedur, jak i generalnie finansowanie szpitalnictwa nie może nie brać pod uwagę tego problemu wykluczenia. A w szczególności, kiedy mówimy o kobietach. Tutaj nieprzypadkowo problem dotyczy przede wszystkim ginekologii i położnictwa. No, ja nie jestem w stanie też zaakceptować jako... No, mam też trochę takiego doświadczenia, bo w rodzinie moja synowa jest neonatolożką, więc też trochę wiem, jak to wygląda od podszewki. Sytuacja w tej sferze, w tej dziedzinie. Więc to jest jakby podwójnie bolesne, jeśli człowiek słyszy, że to jest szpital w Lesku, daleko. Nie, właściwie protesty nas nie bolą, sobie myśli Warszawa, bo bardzo często tak jest. A poza tym, ile tam ludzi mieszka? A poza tym ginekologia. No. I jest takie, słyszycie niestety często tego typu jakby argumenty albo brak argumentów wynikający z lekceważenia. Czasami kobiet, bo niestety ta władza ma w sobie jakiś taki gen, powiedziałbym antykobiecy, to w wielu wypadkach to obserwujemy, ale też wbrew sloganom i wbrew propagandzie taki brak rozwiązań, szczególnie tych, które wymagają pieniędzy, w miejscach, w społecznościach, gdzie jest na przykład nieduża liczba głosów, gdzie jest właśnie, albo gdzie jest bardzo daleko i gdzie tej władzy nie chce się przyjrzeć temu problemowi. Także ja byłbym bardzo nie fair, gdybym powiedział wam, że wiem, jaka będzie konsekwencja tego eksperymentu, znaczy tego zniesienia limitu plus zmian wyceny procedur i budowy nowego algorytmu uzależnionego nie tylko od ilości mieszkańców, ale także uwzględniającego charakterystykę, na przykład charakterystykę terenu i uwzględniającego potrzebę eliminacji wykluczeń różnego typu. Mówiąc krótko, trzeba więcej łożyć na głowę mieszkańca tam, gdzie to wykluczenie obiektywnie jest jakby masywniejsze, tak jak na pewno w przypadku waszego powiatu. Więc po prostu musi być więcej pieniędzy. Państwo jest od tego, część z was być może wie, no ja nie jestem etatystą ani socjalistą, nie mam przekonania, że państwo może wszystko, każdy problem rozwiązać. Ale jeśli od czegoś mamy państwo, to od tego, żeby wyrównywać szanse i możliwości tych ludzi, tych regionów, tej przestrzeni, którzy są obiektywnie w gorszej sytuacji, nie z lenistwa czy nie z własnej winy. Więc będziemy potrzebowali takiego elastycznego i zmiennego algorytmu, tak, żeby więcej środków trafiało tam, gdzie jest trudniej, obiektywnie trudniej i gdzie łatwiej można wpaść w tę pułapkę wykluczenia. Więc czy to w konsekwencji będzie oznaczało definitywne rozwiązanie problemu szpitala w Lesku, tego nie wiem. Ale z całą pewnością to jest droga dojścia do pewnej, do dużo nowocześniejszej, elastyczniejszej strategii, która będzie miała na uwadze, no przepraszam za banał, realne dobro pacjenta. Nie może być bezduszna, tak jak jest w tej chwili. Nie może być też podana naciskom czasami wręcz korupcyjnym albo znajomościowym. No wiecie dobrze, jak to wygląda dzisiaj czasami, jeśli chodzi o wsparcie ze strony centrali dla różnych instytucji życia publicznego, czy to jest kultura, czy to jest polityka, czy to jest ochrona zdrowia, czy samorząd terytorialny, tak? Wiecie dobrze, jak po uważaniu często te pieniądze trafiają i tutaj też zobiektywizujemy ten mechanizm na nowo, żeby nie było tego poczucia, że człowiek jest bezsilny, bo władza sobie sama wybiera partnerów także do wydawania pieniędzy. Więc to mogę wam zagwarantować, że tutaj, że w tę stronę będą szły nasze starania, ale nie przyjechałem tutaj opowiadać
bajek, że 16 października zrobimy tak i te 70 milionów, bo za chwilę tyle macie mniej więcej. Co? 77. No to dziękuję za update, że tak powiem. Ale to też nie jest sytuacja, znaczy w jakim sensie na szczęście dla was sytuacja jakaś wyjątkowa. Wszędzie w Polsce, gdzie jeżdżę, wszędzie, gdzie odwiedzam szpitale, i to nie tylko szpitale powiatowe, to wszędzie czy prawie wszędzie jest ten problem i czasami w skali jeszcze większej. I to widać wyraźnie, że system jest chory. To jest, to tak nie, wynika z, znaczy jakby, no z kilku oczywistych kwestii i z całą pewnością tutaj padło parę razy słowo centralizacja i że potrzebujemy oczywiście pewnej formy centralizacji i takiej centralnej odpowiedzialności, powiedziałbym przede wszystkim, bo to nie chodzi o zarządzanie odręczne z Warszawy, ale o wzięcie na siebie odpowiedzialności za także los takich szpitali jak wasz, czy współodpowiedzialności. Też, no dzisiaj nie będziemy studiowali poszczególnych procedur, zresztą jak państwo wiecie, to zawsze budzi też emocje. W waszym środowisku też są różne głosy na temat tego, jaka procedura, jak powinna być wyceniona. Ale to, co słyszę we wszystkich szpitalach właściwie, które odwiedzam, to poczucie, że tak jakby nikt u góry nie zauważył, że w ciągu ostatnich 2-3 lat była inflacja w Polsce. Jest bardzo dużo szpitali, które dają mi informację, że mają dokładnie tyle samo pieniędzy, ile rok czy dwa lata temu. I nikt jakoś nie chce pamiętać o tym, że w szpitalu też jest prąd, tak? Że, znaczy, że to i że ludzie, którzy pracują w szpitalach, to nie są ci, którzy żądają nieustannie jakichś nowych rzek pieniędzy, ale ich też dotyka inflacja. Znaczy, to, jeśli głośno mówimy o potrzebie no przynajmniej takich podwyżek, które waloryzują albo przynajmniej częściowo waloryzują to, co ludzie pracujący tracą wskutek inflacji, no to jak to wszystko nałożymy na takie bezduszne decyzje, że szpital X czy szpital w Lesku dostaje taką samą ilość pieniędzy jak rok temu czy dwa lata temu, a wszystko jest o wiele droższe, no to wiadomo, że to jest, że to musi mieć jakieś dramatyczne konsekwencje, tak? No, zadłużenie, zadłużanie bez końca, likwidacja oddziałów, nie wiem, redukcja personelu, no, czyli jakby droga donikąd tak naprawdę, nie? Bo przecież wszyscy mamy też poczucie, że dostępność tych pacjentów, potencjalnych pacjentów musi być coraz większa. Znaczy, to nie jest tak, że żyjemy w kraju, gdzie jest idealnie pod tym względem, wręcz przeciwnie. Więc trzeba też absolutnie zatamować ten proces degradacji polskich szpitali. Dzisiaj macie prawo mieć poczucie, że to idzie właśnie w stronę takiej kompletnej. No właściwie na końcu jest katastrofa, tak? Z punktu widzenia i pacjentów w takim w regionie jak wasz i z punktu widzenia pracowników danego szpitala, więc naprawdę mamy co robić. I no, w tej kwestii będziemy raportować, no bo my też, ja sobie dobrze zdaję sprawę, że jeśli jest taka głęboka potrzeba zmiany w Polkach i Polakach dzisiaj, to ona nie dotyczy tej czy innej partii, tego czy innego polityka. No to się wiąże z logicznych oczywiście względów, ale ludzie chcą zmiany, która dotyczy ich życia, a nie zmiany w telewizji, kto tam więcej będzie gadał i przemawiał. I ciągle kwestia dostępności do specjalistów, bezpieczeństwa zdrowotnego jest absolutnie na topie ludzkich emocji i to no, nie zmienia się od lat. I w ostatnich miesiącach znowu to poczucie, że idziemy w bardzo złą stronę, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, pokazuje, że dla Polek i Polaków kwestia naprawy i takiej radykalnej zmiany na lepsze jest absolutnie numer jeden w oczekiwaniach w tej chwili społecznych. No z tym największym dramatem, jakim jest kolejka dla ludzi, którzy chorują ciężko i nie mają czasu, żeby w tej symbolicznej kolejce stanąć do specjalisty. Wiem, że to nie ma puenty i nie ma kropki na D. To jest. Jest jeszcze jeden temat. Tak, wiem, Huzele i. Ja tylko jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę, do pana premiera.
Małgorzata Sawicka, Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Sanoku, to szpital po sąsiedzku, ten, w którym zlikwidowano już oddział położniczy i ginekologiczny, i noworodkowy. Ja mam pytanie takie. Mówił pan premier, że 16 października nic się właściwie nie zmieni, jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, bo dług 77 milionów nie zniknie. Ponad 70% szpitali powiatowych jest zadłużonych. Często są zadłużone w parabankach. Tym szpitalom już nikt niczego nie chce pożyczać. Skoro nie zniknie zadłużenie, koszty będą tak, jakie będą. Dwa lata, mówi pan, średnio eksperci mówią, że należałoby poświęcić na to, żeby szpitale mogły sobie dorobić na tych brakach limitów. To moje pytanie jest takie. Jeśli dług nie zniknie, to znaczy, że każda nowa procedura, zakładając, że Szpital Leski nie ma tych mocy przerobowych, nie wiadomo jakich, żeby nadrobić tą stratę, Sanocki również, bo jest zadłużony, ze względu chociażby na braki kadry, bo nie da się eksploatować ludzi ponad miarę. Proszę pamiętać, że cała masa lekarzy i pielęgniarek to są osoby często zatrudnione w kilku placówkach, w tym prywatnych. Więc samo zniesienie limitów brzmi całkiem dobrze, tylko tą procedurę ktoś musi wykonać, a jeśli doba będzie miała 24 godziny, a myślę, że nawet pan nie jest w stanie jej wydłużyć po 16 października i nie jest pan w stanie zrobić niczego więcej, bo nam się nie przybędzie nam specjalistów od medycyny, to czy nie uważa pan, że należałoby po dogłębnej analizie sytuacji finansowych szpitali powiatowych doprowadzić do oddłużenia, czyli jakby wyzerowania kont szpitali i dopiero wówczas zacząć nowe rozdanie z nową wyceną świadczeń, z jakąś strategią. Ja jestem pracownikiem ochrony zdrowia od 37 lat, jestem pielęgniarką i wiem, czego już na pewno ochrona zdrowia nie przeżyje, a w niej pacjenci. Kolejne reformy. Wie pan, ja 37 lat pracując w ochronie zdrowia, większość tego czasu spędziłam na protestach na ulicy. W różnych czasach, panie premierze. Nie chciałabym już wychodzić na tą ulicę, nie mam takiego zamiaru, ale młode pokolenie nie chce przychodzić do tych zawodów, dlatego że też nie chcą wychodzić na ulicę. Mieszkamy w takim rejonie, gdzie współczynnik migracji młodych ludzi jest wyższy niż przeciętny w kraju. Stąd ludzie uciekają. Ten rejon się wyludnia. To jest rejon, z którego była jedna z najwyższych emigracji zarobkowych w latach 90-2000. Stąd wyjechała cała masa młodych ludzi. Zostało pokolenie osób, które są naszymi rodzicami, dziadkami, czyli osób, które wymagają świadczeń zdrowotnych. Jeżeli będziemy mieć, mało tego, są to osoby o bardzo niskich dochodach, bo tu się dobrze nie zarabia na tym terenie. Więc de facto, jeżeli państwo, system, jakkolwiek będziemy to nazywać, ci, którzy mają się w naszym imieniu nami zająć, nie znajdą rozwiązania, to my będziemy takim skansenem, do którego będą przyjeżdżać tylko na wakacje ludzie, bo rzeczywiście są tu niedźwiedzie i chodzą po ulicach. Jaki ma pan plan? Oczywiście w interesie każdego, szczególnie, że każda z nas w życiu chociaż raz, czy no, wiadomo, że nie raz, tylko więcej razy jest pacjentką, pacjentem, więc wszyscy wolelibyśmy, żeby pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy, lekarki, lekarze mniej czasu spędzali na ulicach, a więcej przy łóżkach. No, do oczywistych względów to jest, i to jest wspólny, nasz wspólny interes bezdyskusyjnie. Nie namówi mnie pani na deklarację tutaj w Lesku, że jak po wygranych wyborach pierwszą decyzją będzie oddłużenie wszystkich szpitali, bo nie muszę, akurat pani dobrze wie, o czym pani mówi. Wie pani, jakie to przyniosłoby poważne i niekorzystne konsekwencje i jakie decyzje podjęto by pod tą zapowiedź, czy pod tę obietnicę. Tak, ale no, pani wie nawet lepiej niż ja, chociaż ja byłem w to mocno zaangażowany, kiedy byłem premierem. To nie jest pierwszy taki czas, kiedy problem oddłużenia szpitali i ta dyskusja o sieci szpitali, czy tyle szpitali, więcej, mniej, jak też
No, wiadomo, że to jest właściwie raz na jakiś czas bliskie eksplozji. Bliskie eksplozji. Bo przychodzą pewne momenty, w których taka czy inna forma odłużenia się pojawia, czy przynajmniej pomocy finansowej, trochę temat gaśnie, a później znowu odradza się niczym choroba nie do wyleczenia, czyli właśnie kwestia wycen, racjonalizacji wydatków, właśnie racjonalnej sieci, etc. To wszystko powoduje, że my chyba nie powinniśmy założyć, że po prostu raz na jakiś czas szpitale będą decyzją polityczną oddłużane, bo zaczną się zadłużać kompletnie bez opamiętania, no z oczywistych względów. Szczególnie jeśli byśmy chcieli wprowadzić, znieść limit, chcielibyśmy równocześnie jednak zbudować system, w którym zniesienie limitu nie oznacza mnożenie. Takie papierkowe na przykład mnożenie procedur po to, żeby więcej pieniędzy trafiło do danego szpitala. Znaczy, to tak naprawdę absolutnie się z panią zgadzam. Dosyć rewolucyjnych reform, właściwie żadna dziedzina życia nie. To, czego potrzebujemy, to jest porządek, a nie kolejne wywracanie do góry nogami. Ja uważam, że to, co stało się, ta pełna centralizacja NFZ-u, uważam, że lepsze były te pomysły dotyczące jakiejś elementarnej konkurencji między NFZ-ami czy kasy chorych, ale nie jest moją intencją, żeby znowu wracać i tę rzekę kijem znowu, tak samo jak w szkole nie będziemy wracali do gimnazjów, chociaż to była lepsza szkoła. Znaczy efekty szkoły, systemu szkolnego z gimnazjami przyniosły natychmiast bardzo dobre, te efekty były zmierzalne i były z wielką korzyścią dla polskich uczennic i uczniów. Ale ja też słucham nauczycieli, menedżerów szkolnictwa, czy w waszej dziedzinie. Nikt nie chce żadnej rewolucji. Ludzie chcą, żeby nie było korupcji, żeby był elementarny porządek, przewidywalność, sprawiedliwa wycena procedur w waszym wypadku i więcej pieniędzy na zdrowie, skoro to jest obiektywna potrzeba, bo taka jest obiektywna potrzeba. W ogóle o tym nie ma co dyskutować. Ja też przeszedłem pewien przełom w myśleniu. To znaczy zdrowie. Zresztą taki mamy zapis jednoznaczny w Konstytucji. Za ochronę zdrowia, w tym za finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, odpowiedzialne jest państwo. My możemy szukać różnych form finansowania, zbierania pieniędzy na ten cel, składki, zastanawiać się, ile prywatnego, ile, ale nic nie zwalnia państwa, a więc władzy centralnej, z odpowiedzialności i to tak jeden do jeden. Za funkcjonowanie i finansowanie ochrony zdrowia w naszym państwie. Więc to może brzmieć właśnie jak jakiś taki bardzo etatystyczny postulat, ale akurat w przypadku zdrowia ja nie mam żadnych wątpliwości, że udział państwa, w tym pieniędzy z budżetu państwa, a nie tylko ze składki, musi być większy. Zresztą cóż ważniejszego może być od naszego zdrowia i od edukacji naszych dzieci. No jeśli są, no bezpieczeństwo, tak, no to tutaj musi być dużo więcej pieniędzy. Znaczy jeśli szkoła będzie tak biedna, jak jest dzisiaj, jeśli szpital będzie tak wyglądał, jak przeciętny szpital powiatowy w Polsce i jeśli bezpieczeństwo będzie, no jesteście blisko granicy, więc wiecie też o czym mówię, jeśli będzie takie, powodowało takie poczucie niepewności i bałaganu i niekonsekwencji, to strasznie będzie. Także w tych trzech dziedzinach edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo nikt nie ma prawa zwolnić siebie samego z obowiązku, jeśli ktoś sprawuje jakiś fragment władzy państwowej. Także to też chcę, żebyście panie i panowie wiedzieli, że ja to traktuję jako bardzo poważne zobowiązanie, bo to jest rola państwa. To nie jest żadna oferta ani prezent, bo to jest obowiązek każdego, kto bierze władzę, żeby poważnie potraktował ten zapis w Konstytucji. Państwo odpowiada za finansowanie i ochronę zdrowia w Polsce. Tak, wiem. Panie premierze, jestem sołtysem Huzel, członkiem Komitetu Społecznego. Protestujemy przeciwko budowie południowej obwodnicy miasta Leska. Miasto Lesko 30 lat czeka na obwodnicę północną, to jest przy ciągu drogi krajowej, która biegnie do granicy państwa i na tą obwodnicę jakoś środków na razie pan marszałek nie uzyskał. Ta obwodnica, która wynikła 2 lata temu, projekt obwodnicy południowej,
nie jest to ciąg komunikacyjny jakiejś drogi, tylko Urząd Marszałkowski dostał z funduszy rządowych najwyższe dofinansowanie przy obwodnicach, przy drogach wojewódzkich, to jest 100 milionów złotych i miała powstać obwodnica południowa. Dzisiaj zostały zmienione nazwy, nie jest już to budowane jako obwodnica, bo to nie jest ciąg drogi jakiejś, tylko dzisiaj się to nazywa nowy odcinek drogi po relacji Postołów Czarna i jest to tylko i wyłącznie droga do terenów inwestycyjnych powiatu leskiego. Dlatego my jako mieszkańcy protestujemy, bo będzie przy tym dosyć dużo, teraz to się okazuje, dosyć dużo wyburzeń. W koncepcji były 3 domy do wyburzenia, a dzisiaj jest tych domów dużo więcej. Zaznaczamy jeszcze, że ta pseudoobwodnica południowa ma się skończyć w środku wioski Huzele, centralnie w środku. Nigdzie. Tak, centralnie w środku wioski, przy moście i ten. Dlatego liczymy na wsparcie po wyborach, żeby ta inwestycja nie doszła do skutku, bo miasto Leskę cały czas czeka na obwodnicę południową, bo to jest poważny problem miasta Leskę. Północną. A południowa, mówię, no to jest droga do terenów inwestycyjnych powiatu leskiego i to, no tak to zostało zaplanowane. Pieniądze dostali na obwodnicę, teraz zmienili nazwę na nowy odcinek drogi. Ja tutaj mam dla pana premiera papiery takie, z którymi by się warto zapoznać i liczymy na wsparcie przy naszym problemie. Dziękuję. Dziękuję. Ja, 2 dni temu, kiedy zastanawialiśmy się, gdzie czas pozwoli nam tutaj w województwie podkarpackim trochę na dłużej zagościć. I więc starałem się trochę zorientować, o co chodzi z tym protestem w Huzelach. Tak trzeba odmienić, nie? Właśnie. I no, jako premier czułem się niezłym specjalistą od budowania jakby dróg, obwodnic i autostrad. I zawsze o tym mówię, bo nie będę udawał, że tutaj znajdę rozwiązanie w czasie dzisiejszego spotkania. Ale myśmy zbudowali w czasie tych moich 7 lat premierowania rekordową ilość kilometrów dróg, autostrad, mostów w całej Europie. Znaczy nikt tyle w tym czasie w całej Europie nie budował, ile my. I myśmy tak naprawdę nie mieli ani jednego protestu. A tych wywłaszczeń to szło w tysiące. W tysiące. Ale bardzo dbaliśmy o to, wiedząc, jaki to jest dramat dla ludzi, żeby po pierwsze przebieg drogi był maksymalnie racjonalny, a nie wynikał z jakichś układzików czy... I 2, żeby tam, gdzie już wywłaszczenie było absolutnie niezbędne, to żeby ludzie otrzymywali taką rekompensatę, taką satysfakcję materialną i pomoc od państwa, żeby nie było poczucia krzywdy. I myśmy naprawdę przeszli ten największy okres inwestycji drogowych, infrastrukturalnych w ogóle w historii Polski, właściwie bez jednego, nawet jednego poważniejszego konfliktu nie było wtedy. Więc ja bardzo dobrze rozumiem złość i irytację ludzi, no bo pamiętam, ile myśmy włożyli wysiłku i pieniędzy, żeby właśnie ludzie nie musieli się, nie musieli wpadać w jakieś katastrofalne tarapaty. Teraz, jak wiecie, no gdzie w Polsce nie jestem, to prawie wszędzie spotykam tych, którzy mają być wywłaszczeni z powodu CPK. I te protesty są naprawdę na dużą skalę, no bo tam te wywłaszczenia są na dużą skalę, a arogancja tych, którzy robią te wywłaszczenia, brutalność, wiecie, nie ma jeszcze decyzji, a oni wysyłają geodetów, ci wchodzą na nieruchomości. Uważajcie, właśnie ta informacja, że tu nie wiem, tor kolejowy będzie biegł przez osiedle mieszkaniowe i ludzie pokazują mi te swoje pokoje, przed chwilą skończyli budować dom, którędy będzie szedł tor kolejowy. Ja rozumiem, znaczy wiadomo, że jak jest wielka inwestycja, to są konflikty interesów, ale tym bardziej trzeba po pierwsze umieć przekonać, że to chodzi o interes ludzi, tak jak tutaj macie przekonanie, że północna obwodnica była w interesie Leska i całej okolicy, a południowa udaje obwodnicę i jest z dużo większą szkodą i z dużo większymi kłopotami dla mieszkańców Huzeli. No i nie rozwiązuje
tego problemu, do którego niby jest powołana jako rozwiązanie. Więc oczywiście bardzo dokładnie się temu przyjrzymy, a na pewno, no ja już dałem słowo wszystkim, którzy czują się pokrzywdzeni przy CPK, no to nie widzę żadnego powodu, żeby nie powtórzyć tego, że trzeba będzie naprawdę i rozliczyć tych, którzy doprowadzają do krzywdy ludzkiej i naprawić krzywdy albo zatrzymać tam, gdzie to jest możliwe. W przypadku CPK niestety już nie. No to jest prostsze. Nie? Znaczy, bo tam, gdzie już ruszyło, to oczywiście będziemy szukali sposobu, żeby naprawdę urealnić rekompensaty i naprawić te krzywdy. No a tutaj obejrzymy i zobaczymy, co się da zrobić. Jeśli pan Adam cierpliwie słucha tego, że ma nie być tej niby południowej obwodnicy, a drugi pan Adam mówi, że protestują, ale razem siedzicie, to rozumiem, że to nie jest konflikt między Kuzelami a Lewskiem, tylko macie wspólny pogląd w tej sprawie, co też mnie utwierdza w przekonaniu, że na pewno coś jest na rzeczy i że trzeba będzie się temu przyjrzeć. Także no przyjadę tutaj, jeśli będzie jakiś powód, jeśli mnie zaprosicie. No wiecie, parę rzeczy musi się zdarzyć w ciągu najbliższych 2 tygodni, ale jeśli się zdarzy i będę miał wpływ na to, co się dzieje w kraju, dowolnej roli, czy no to możemy się już umówić, tak? Że przejadę i już obejrzymy wtedy też w szczegółach kwestie, no przynajmniej te dwie kwestie, usiądziemy punkt po punkcie, co można zrobić, co trzeba zrobić i w szpitalu, i w Huzelach z obwodnicą. Ja dziękuję wam bardzo. Ja dziękuję. Panie premierze, bardzo serdecznie w imieniu swoim wszystkich mieszkańców dziękuję. Wiemy, że na dużych spotkaniach pan ma dużo tych problemów, ale niech pan pamięta, panie premierze, u nas tylko 2, bardzo ważne. Powodzenia, bardzo, to myślę, że to już w kuluarach, bo pan premier się też tutaj ma swój harmonogram. Bardzo serdecznie, panie premierze, jeszcze raz pozwolę sobie. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze.